Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Liberation. Avelyn udała się do Meksyku zobaczyć, jak się mają sprawy wśród niewolników. No i są niewolnikami, tylko że jeszcze mają nadzieję. No i też widzimy, tak, ewidentnie twórcy stworzyli sobie już schematy tych gier. Mamy trochę śledzenia, mamy trochę jakichś tam pościgów, wyścigów na czas, tak? Parkouru na czas. Jest oczywiście walka, jest skradanko. I to wszystko szlifowali sobie od pierwszej części. Potem w kolejnej części to troszkę jeszcze oczywiście ulepszali, dorzucili jakiś inny schemat i z tych wszystkich schematów budują całą rozgrywkę po kolei. Dzięki temu też właśnie, jak widać, te gry ewidentnie są zróżnicowane. Jedna gra jest na tyle zróżnicowana, że się fajnie gra, bo trochę pobiegasz, trochę powalczysz, trochę pośledzisz, coś tam trzeba wykupić, znajdziesz coś. Po prostu dużo się dzieje, fajnych rzeczy. I to jest sukces, kurde, po prostu. Że nie siepiesz cały czas tego samego w kółko, no nie? Tylko ta rozgrywka jest urozmaicona i tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, zawsze jeszcze coś dorzucają, jakąś następną rzecz. Of course, you're correct. The company man is already displeased. If we had more people. More people? We've already exhausted the local labor supply. I brought workers from everywhere, as near as Cuba and as far as New Orleans. And in total secrecy, do you realize how complex and expensive that is? Be patient. Vasquez will soon be in place in New Orleans. He will succeed where Baptiste failed. Zapomniałem, że między tym stołem i krzakiem nie da się przejść. Here is the man I was mentioning earlier. What should we do with him? Educate him on the error of his ways. You didn't really think we'd let you violate your contract and run off with a head full of secrets, did you?
Okay. Thank you. Where on earth did you come from? More importantly, where will you go? To New Orleans? I can arrange for employment. Huh? For what? My people are the phone. I will go back to Africa. Your locket is very unusual. I've seen one before. I assumed it was one of a kind. It is one of a kind. My mother made it with her own hands. You must be mistaken. No. The woman who wore the locket was named Jeanne. She was one of the first workers to come here. I remember her fondly. But that was my mother's name. Where is this woman? I must see her. I don't know. She lived in a private house at the south edge of the camp. You should go. De Ferrer will be looking for you. Will you be all right on your own? Yes. I will hide until the changing of the guard at sundown, and then make my escape again. This time, they won't catch me. Good luck! Trzeba być pozytywnie nastawionym. Uciekamy. W sumie nie wiem, może być to. Pa pa para pa 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 para pa pa. Ah. Nic? To miał być, kurde, okrzyk czego? Znudzenia chyba, bo to już się cały czas dzieje w kółko chyba. Co, ślad buta? To kurwa grubo bym powiedział, czy nie? These could be hers. See what they have left out. Co chodzi z tym obywatelem E? Here is the unedited version. Hmm.
Już na górze. Nie? Jest. Trochę to dziwne, nie? W ogóle. Musisz sobie odkrywać, kurde, pełną wersję cutscenek z tej gry. I'm sorry, I am late to our meeting, senor. I had to dispatch guards to hunt down another escapee. Third one this week, is it not? I am having him held for you. I know you like to deal with these matters personally. Always so considerate. I am rather in the mood for a hanging. Have you given any further thought to my suggestion? Of doctoring the worker's ale. Haven't you had bad luck with poison before? Perhaps you're right. I don't want a repeat of the McCandall debacle. Archaeology is a fine, gentle work. I would prefer something that would not impair the worker's abilities. I suggest another festival, a suckling pig. Tell them they are closer than ever to earning their land. Of course, you're correct. The company man is already displeased. Ci są po prostu to fajsi trochę, zamiast kurde tylko siłą ten, to jeszcze jakieś tam obietnice im wkręcają. No. Skąd my to znamy? Nie wiem, chyba dobrze idę. Zaginiony dysk przepowiedni. Aveline rozszyfrowała wskazówki pozostawione przez zaginioną matkę. Wskazówki doprowadziły ją do Cenote. Cenote, gdzie zaczyna się poszukiwanie skarbu. Okej, okay, tak mam wejść na górę chyba, nie? Nie. Ale bzdura. No przecież jak chuj powinno tu wejść, nie? God. No. To po chuj tam jest ten kurwa dzbanek, żebym go nie wziął? Ale bzdura trochę. To jest kurwa bzdura w chuj, nie? Okej, okay, tu se wejdzie, nie? No tu powinien jak nic, powinno się złapać, tam se wejść po kolei, jak, no, po prostu... Tak, tak bardzo. Ale widocznie dobra, może... Okej, okay, zaraz. No ale... Przecież tu jest ewidentnie ścieżka do tego, żeby tam wejść. Dobra, chuj, nie da się. No oddalamy się od tego kurwa, tej statuetki. I co, już nie wrócę? Jeszcze spróbuję, muszę, nie? Tam jest gdzieś statuetka. Tak, nie, tak, nie. Tak.
Może tu. Nie. Tu. Nie. Tu. Nie. 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 Tam. Nie. Dobra, próbowałem. Może później, nie wiem. Albo jeszcze inaczej jakoś. O, chyba nie, chyba nie. Było dobrze z tym wspinaniem, wam powiem, do teraz. Niewidzialne ściany, kurwa. Dobra, chuj w to. Wiem, że mam inny cel, ale no przecież o to chodzi, żeby się tutaj, kurde, szukać jakiś znajdzie, jakiś shit chyba. Może wyjdziemy tamtędy w sumie, nie? Górą. Czy coś. Widziałem, że się woda mieni na dole. Myślę, że kurde, przeżyję. Spróbujemy zejść. Niech troszkę wody tu jest, ale nie za dużo.
O Boże! Dziewczyno. Bo to mogła być moja wina znowu, nie? Źle wycelowałem. Całą? No ładnie. Zatrzymała się. Nie powinna zginąć. Trochę bzdurę, nie? Czy to jest kino jest proste jak kurwa, nie wiem, budowa cepa. Ale ja nie ogarniam. Nie no, po prostu takie błędy drobne, co nie trafiłem z dwa razy. Dobra, chyba styka. A spróbujmy już tego nie powtarzać, bo już za dużo. No, ale tutaj chyba trzeba sobie skoczyć. Tu chyba trzeba zanurkować. Rozumiem. Pytanie gdzie? Tam? Tam jest chyba dalej, nie? Aha, okej. Okay. To była lina. Okej. Okay. Tu się złapie, rozumiem, tak? Staram się dobrze wycelować po prostu, żeby w top nie było za dużo. To są te liny, tak? No nie wiem. Ja bym nie zrobił tego, ale spoko, jak chcecie to zrobię. Aha, bo ona biczem to robi, okej. Okay. No tak, w sumie. Tu po prostu się pokazuje miejsce, w którym może spróbować.
Okej. Chyba nurkowany, no. Tu gdzieś ta statuetka śmierdząca jest. Tędy wyjdziemy. Tędy? Tędy? Ale fajne. I znowu następna nowa rzecz. Kurde, już tak chwaliłem tą różnorodność w tej grze, no nie? I kurde, zapomniałem wspomnieć o tych właśnie, kurde, różnych zagadkach i innych rzeczach, które przecież tutaj też się robi. To jest minigierki takie, no nie? Super to jest. I też w kolejnej części zawsze coś nowego. Tam przez pewien czas były te, kurde, takie same w sumie. Przez dwie czy trzy, ale właśnie to jest najlepsze w tej serii gier, że można się wszystkiego spodziewać, nie, nie wiadomo co będziesz jeszcze robił tu, to jest piękne. Oj, 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 oj. Jakaś popierdółka. Aha, bo to się tam otworzyło coś. Może zajdę jak człowiek, bo jeszcze się zabije. Useful you are. You remove those who would supersede me in rank. You find pieces of the prophecy disc, saving me the effort. If you weren't my enemy, I would take you for my friend. Our aims must not be so different for all the help you give me. To którym tym razem tego typa da się zabić? Którym ciosem, nie? No, może tak. No, co bym nie zrobił, to on to kontruje, nie? I to mi właśnie akurat nie za bardzo się podoba. Bo co ja mogę w tym momencie poradzić na to, jeżeli cokolwiek ja nie zrobię, to on i tak mi zajebie, nie?
To jest moje pytanie, kurde. Czy go spróbuję rozbroić, czy skontrować, czy kurwa, nie wiem, coś tam rozbroić, czy nie wiem. To nie. Ten też jest jakiś lepszy. Ona ma strasznie mało życia. Na 3 ciosy jest. Tą serię próbowałem włączyć też, ale nie działa. Nie działa. Okej, na niego zadziałało rozbrojenie. Na niego nie działa. Seria się nie włącza. Zajebać mu nie mogę. No, okej. Ja nic nie zrobiłem, nie wiem co chodzi. Może być, spoko. No tak, tylko wszystko ładnie, pięknie, zróżnicowane and shit, ale czasami... Okej, dobra. Przez to też zróżnicowanie takie, że jak rzucam ci coś zupełnie nowego, no to faktycznie musisz parę razy powtórzyć, bo chuj wie o co chodzi, no nie? To też się zdarza. No ale... Oj tam. Co ty gadasz? Co ty tu robisz teraz? Madeline, mamo? It can't be. I left you in Madeline's protection for your own safety. You and my heart. What cruel destiny brings you now? And carrying the blade of the enemy? Don't tell me. I thought you were dead. Please understand. They would have killed me, taken my heart. I never wanted to leave you. Is that it? Has Agathe sent you here to kill me? Please tell me you do not hate me so much. I would not have left. Kill you? No, I came here on my own. Aveline, the disc can never fall into Agathe's hands. If it did, everything I've been working to find and protect since leaving Nouvelle-Orléans would be destroyed. How do you know him? And why are you so afraid? Long ago. No. I'm sorry, Aveline. I hope you can forgive me someday. Mama! To znaczy, że co, pobiegła gdzieś, tak? Czy co? Aveline zabiła de Ferreira i oswobodziła niewolników z kolonii, a następnie wróciła do Nowego Orleanu. Po powrocie okazuje się, że wiele się zmieniło podczas jej nieobecności, jednakże tożsamość przedsiębiorcy nadal pozostaje tajemnicą. No tak, ale nie wymagajmy zbyt wiele od takiej małej gierki, nie? Oni musieli tutaj pójść na skróty w wielu miejscach. Nareszcie w domu nastąpiła jakaś zmiana. Hiszpański władca złagodził ograniczenia emancypacji niewolników i promuje wolny handel. Aveline! I... Gerald! You look as though you've seen a ghost. I left Chichen Itza the moment it was secure. Then you were... successful. De Ferrer will no longer trouble us. But there is more to this story. Always.
I have much to tell you as well. The Spanish are sympathetic to our aims now. New laws may ease your efforts to help the slaves. Could it be that for the first time, home holds more comfort than conflict? With you back, it feels like home again. I'm afraid I must now spoil your homecoming with business. There has been strange activity. Men in Spanish uniforms raising havoc in the bayou. Still? I thought you said Spanish interests are now aligned with ours. That's what makes it so strange. Are they secretly working for? That's what we need to find out. I have one need. An informant has seen a man bribing soldiers in town. For whom? I'll investigate. Aveen, aren't you forgetting something? Please, Gerald, now is not the time. I merely meant to give you... Oh, thank you. It's been too long. No a co dalej przydarzy się w historii naszej sympatycznej Aveline, dowiemy się w następnym odcinku naszych przygód. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.